Witam widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii MPG. Oczywiście dzisiaj ze mną jest Jarosław. Cześć, cześć. Dobra, chodź się nie dołuj, to ci Bizon pad, ale... Nie, no już jakoś tego, bo już powiem ci Janina, że była ubezpieczalnia u mnie i ogólnie jest szansa na to, że właśnie kasę dostanę. No to kurde, i co się... Ale więcej nie mogę powiedzieć. No i dobra, ważne, że wiesz, że dobra, coś tam dobra, dawaj, będzie. Tu wysypiem to chociaż przyczepę. Dobra, poczekaj, ja wejdę do ciągnika, co twojego? No ja wysypię, co ja bym cofnął? Weź, bo ja nie mogę jakoś tak, tak jakby kurki nie chciały jęczmienia. A ty do kurków, czy do... Nie, do silosa, tylko ja chciałam na kurę wysypać. Okej, bo wiesz co, bo tu trzeba dobrze cofnąć. Janinko. Dawaj, szybko, nie ma czasu. A bo wiesz co, ty wysypuj, a ja już będę matadura odpalała. No to odpalaj matadurę i jedź już na pole, bo tam byśmy te pole dokończyli, co? Co tam? No, się to nieszczęsne, słuchaj. No, słyszałam, że u ciebie już zabrał ten, złomiarz. Tak, już zabrał. Ciężki widok dla mnie, Janina. Nie chciałbym do tego wracać. Nie, słuchaj, nie przejmuj się. Kurde, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co mu się nigdy złom nie spalił. Nina, jaki złom? No też to nie był żaden złom. Nie oszukujmy się, nie był też pierwszej nowości. Ale Janina, on był dużo lepszy od twojego. No ale mój chodzi. Dobra, musisz na każdym kroku mnie dobijać. Ale i w ogóle tak już dużo przeżyłem. Najbardziej mnie nie zastanawia się aspekt już tego, że on zmienił kolor totalnie, ten twój. Ale jak, no to jak miał nie zmienić koloru, jak się zjarał całkowicie, no to się osmalił cały, no to co? On mi tak bardziej przypominał wcześniej, to on był taki kolor parówka, na przykład, co nie? Nie był parówka. A, taka parówka trochę, a później podczas płonięcia najpierw on była taka kiełbasa, a później był taka... No to taka marchewka, później taka parówka, później taki kolor kiełbasy, a na koniec taka kaszanka. Janina, przestań. Dobra, sorry. To nie jest dla mnie miłe, słuchać tego cały czas. Sorry, no. Byłem dobrze, mocno związany z tym bizonem. No takie trochę się wydarzenia, wiesz, nieszczęsne. A przez to ty nie będziesz miała tu plonów i co teraz? No co, no zapłacisz chyba, nie? Z tego odszkodowania, co dostaniesz. Co? Co? No to pewnie. Jarosław, czekaj. No. Co? Jakieś wątpliwości? Nie, no jasne. Będzie płacone, tak? No pewnie. A, chodź, bo ci nie opowiadałam. Poczekaj, to ty maj cię. Ten... Tu, bo tu tak mogę stać? Możesz, no. Trochę wyżej. O! Ten chłopcie od kukurydzy tu, nie? No. Przyszedł cholera i mi zwadę robił. Tu ten od kukurydzy? No. I co? Problemy robił, że mu wiesz, wypaliło i tak dalej. I co? I nie wiem, kurde, on chce 1000 zł. I co zrobić? To co, oddasz mu? No nie wiem, no to nie myślisz, że to jest głupie, że mam mu płacić pieniądze? Dobra, inaczej Janina, zróbmy tak, że nie będziesz mu dawać żadnej kasy, dobra? No nie i dawaj co? Mu żadnej kasy. Nie dawaj kasy mu. No a ty jesteś policjantem, powiedz mi jak to z prawnej strony wygląda. Z prawnej strony, ty nie jesteś mu nic winna. Z prawnej strony nie jesteś mu nic winna. To jest sytuacja losowa, zresztą tu była policja i tak dalej. To jest sytuacja losowa, z jakiej racji ty masz być mu coś winna? No a może to nie może to iść jakoś z twojego odszkodowania czy coś? Znaczy z twojej ubezpieczalni w sensie. Z mojego jakby ubezpieczalni, myślę, że tak, bo to jakby mój kombajn był, tu spłonęło, powinno... No nie, mogę to jakoś dopytać, nie, jeżeli chodzi o te znaczy, pole, wiesz, właśnie, bo zobacz ile tu jest strat. Na razie nie, ja tylko ci mówię, wiesz, w sytuacji kryzysowej, jak on by się tam dociekał jakoś czy coś, tylko nie? No właśnie o to chodzi. Ale Jarek, jakie 1000 zł? No ale co? No przecież nie 1000, ja nie no wiem. No więcej, uważaj, bo tu woda jest, uważaj! Co, dobrze tu wszystko są. Ale z ubezpieczalni dla ciebie ja mówię za to spłonięcie pola. Ale ja nie mówię dla mnie, tylko dla tego pajaca. Co tam dlatego się pajaca nie grosza. Tak? Niech on sobie,
To jakby spłonęło, to niech on sobie wzywa gdzieś tu do ubezpieczalni. Uważaj, bo tu jest duża rzeka, zaraz utopisz go. Tu nie ma rzeki. Janina, ja pierdzielę, wodę, zaciągnęło wody. No i zajebiście. Nie ma wody. No i zajebiście. Kurde, jest trochę wody. To przez tych strażaków twoich. Janina, nie przez strażaków. Przez strażaków? Co nie ty wierzę, wyprawiasz? To trzeba obkosić. Czemu? Nie wierzę, bo kombajn utopisz. Serio? To zostaw tu w dole. Ja chcę to wykosić. Janina, utopisz kombajn, no. Nie utopię. To trzeba zostawić. Chcesz utopić kombajn? Ja chcę to obkosić. Ja to obkosiłem. Ja chcę nie wjeżdżaj. Nie wjeżdżaj, bo kurde i tak poszło kurde przez kombajn mokre. Nie poszło. Ale byś miała i typu kombajnie, a został nam tylko jeden. Dobra, oddawaj. Nie wjeżdżaj, proszę cię, bo zepsujesz sobie i po co ci to? Nie wiem, zobaczę. Ale tam nie ma prawie wody, ona zaraz wyschnie. O, Janina, Janina, nie wyschnie, bo tam jest dół, rozumiesz to? Tu tak samo jest woda, obkosz, to proszę ciebie, nie wierzaj, to bo mamy jakąś. Gdzie kopa, tu jest ta woda? Naprzeciwko tu jest woda, proszę ciebie, ja ci powiem kiedy jest stop. No. Stop! Stop, kur, stop! No nie wjechałam w dół. Ludzie, kto to będzie wylował? Dobrze, tu ty masz wylarkę, to sama będziesz to wylować. Tak samo tu przed tobą, proszę cię, nie wierzaj. Tu już sucho jest. Nie jest sucho, widzisz, że ja tu się wpieprzyłem. To bizonem. Powiedz nie wierzaj w to. Stój! Widzisz, co tu jest po lewo? No widzę, bajoro. Nie wjeżdża się w takie bajora, bo będzie po kombajnie drugi. No ja tu słyszałam o tym polu, że tu są zmokłe tereny. No właśnie, no i po co żeś taki kupiła pole? Bo tanie było. Ja nie wiem, ja tutaj za to pole dałam chyba 100 tysięcy. No słuchaj, ja ci powiem tak, Janina. Co? Ja ci to co ci radzę, to ci radzę. A to co ty sobie, powiem ci tak, to co ty sobie tam... Bo ty mi tak radzisz sprzedać te pole, bo ty chcesz je kupić. Chcesz mi sprzedać? Nie. Podkupię za 20 tysięcy w tym stanie. Pokemonie. Po pożarze. Choćbym miała tu drugi staw wykopać, to nie sprzedam. Dobra. A gdzie przyczepa? Kurde. Co nie gadałaś, już pełny się robi. Nie zwróciłam nie uwagi. Nie jestem żadną matą do ćwiczeń. Dawaj szybciej, cholerka. Zasuwam, moment. Jadę Janino. Bać mi się chce. Janciu. A co ty mnie tak podrywasz? Jancia. Nie podrywaj mnie, Jaruśko. Nie podrywaj. Janciu, a może na jakąś randkę byśmy poszli? Spadaj. A pomożesz mnie belować? Belować? No. To na innym polu ci pomogę, tutaj sama... Nie no, pomogę ci, przepraszam. Nie, ogólnie na przykład z orką czy coś byś mi pomógł, bo ja mam tylko punkt dwójkę. No toż jak nie, a co do John Deere'a będziesz kupować jakąś obrotówkę? Tu do niego to by trójka obrotówka pasowała, ci powiem. No bym chciała coś kupić, no. Ale czekaj, jakie ty masz teraz ciągniki? Ty masz tego Ursusa? Czy sprzedałaś Ursusa zielonego? Masz. Nie mam, z turem. Masz zielonego Ursusa z turem? Masz ruskiego i masz jeszcze chiniecki, ty masz cztery ciągniki. No tak. A co będziesz sprzedawać? Ale to czekaj, to ruski nie jest mocniejszy od tego John Deere'a, żeby podpłuk go? Koniami chyba jest mocniejszy. No to właśnie, a nie lepiej kurde do ruskiego? Ale ja MTZ-a chyba będę sprzedawała, Jarek. MTZ-a? No. A co, pierdzieli się? No bo nie coś ostatnio mi ale coś ostatnio mi mówiłaś, że zaszłaś do garażu i pod nim plama oleju była. No dobra, nie gadaj przy widzach, ja nagrywam. Dobra, to wytnij to coś. Dobra, to się wytnij. No, oni my dogadali, że kupiłam trupa, porobiłam nim parę razy i wiesz. Ale gadałam, no, to widzą, że nim nie robisz, dlatego że z niego uciekniesz. Nie gadałam. Dobra, weź, zapytaj jeszcze raz. Nina, jak tam w ogóle ten ruski? Tu nie wjeżdżaj, nie wjeżdżaj tu, nie wjeżdżaj! Nie pierdzieli, nie się ogólnie dobrze robi. No,
ten, a to co, nie teraz nie robisz, bo szkoda nim robić w polu, że taki dobry ciągnik, nie? No. Mówiłem ci, nie wierzaj w to bagno! Nie obkaszę już tego tutaj. Jarek, mi się wystarczająco dużo zmarnowało przez ciebie. No to chcesz, żeby ci się kombajn jeszcze zmarnował przez to, że mokrego zaciągniesz? Się zaraz pozapykam. Ale tu już jest sucho. Tu nie jest sucho, tu nie przyjeżdżaj przez to. Przez co? Tu jest rów z wodą. Ja pierdolę. Tak obkoszę tylko, nie? Delikatnie tak. Ojejku, problem będzie z wylowaniem, tego ci powiem. Czemu? Ej, lecz me serce. Czemu nie będzie pozwala. Problem? No. A kto to kury tak kosi? Jarosław. A tego na raz nie chapniesz? Nie chapniesz tego na raz. Nie. Ja bym chciała na kolejny sezon większy mieć. Header. Bo ja patrzyłam na internecie, na ogłoszeniach, to są takie 3 metry. Słuchaj, Janina, 3 metry do tego kombajnu to będzie idealnie, bo powiem ci, że ten to jest zbyt mało, ale to kiedy chcesz opłacić, jeszcze w tym sezonie? Czy w tym nie, sezonie? Już nie, ale słuchaj, w tym sezonie to ile tego koszenia. A jeszcze zostało? Miałem do ciebie pytanie, a do nadstawki będziesz do przyczepy montować? Do przyczepy nadstawki? No bym montować? Chciała, ale to co ty myślisz, że ja mam skarbonkę pieniędzy pełną? A nagrałabyś TikToka? Policjantem TikToka? Policjantem TikToka? A ty byś nagrał ze strażakiem, co gasi na przykład bizona? Nagrałbym. Ej. Wejdź na chwilę. Spróbuj jeszcze, ja spróbuję do tyłu. Czarne. O! Kurde, wbiłam się chyba headerem w ziemię. Z tej górki. A pa! Jak? A jo! O skurkowana. Janina, coś tu się wydarzyło. Co jest grane? Nie wiem. Poczekaj, Janina. Muszę wyjechać, co tu jest? O, tu jest, zobacz, koło się kręci, zobacz. Bo ty ma napęd jedno koło, tylko napęd masz. O ja pierdziele. Co jest grane? Kurde. Co jest? Janina, czemu on nie chce tu jechać? Wycofaj, spróbuj wycofaj, poczekaj. Poczekaj, weź spróbuj, dawaj gazu cały czas. Spróbuj do przodu. No on się headerem header. Wbija. Coś tu jest grane. Poczekaj, żeby wycofać to. Ty, w żadną stronę mnie nie chce jechać teraz. Wracaj jakby do tyłu. Jedzie powoli, co? No. A tu? Tu coś, jakieś kamienie musiały być, ty. Musiało coś być nie tak, bo się normalnie ci mówię, headerem zawiesił. Zahaczyło się normalnie. Ile w zbiorniku? Tak z połowka. Zbiorę z połówkę, dobra, no to... Na razie ten, to chyba może to dokończysz, już tak mi się wydaje, że nie będzie trzeba sypać. Ja będzie ile ci plonów uciekło przez tą sytuację. Nie przejmuj się, Jarek, ty odkupisz mi. Ja się przejmuję. Ja wezmę od ciebie twoich plonów, bo twoje lepsze bo bez chwastów będą. Cię człowiek przejmuje, się cały czas przejmuje. Nie przejmuj się, ci mówię, twoje bez chwastów, a moje to z chwastami, to tam... Nie jestem chwastem. Ale nie, twoje bez chwastów plony. A. Ja nie jestem żadnym chwastem. Lecz me serce nie pozwala. Nie pozwala moi cyganeczki lubić. Hej! Jarek, to mnie jako nisko polówkę zaśpiewasz, tak by zapalnik odpalić. Ale co ci powiem, Nina, widzą, mówiłem na live'ie, że keyboarda kurde kupiłem i gram tą piosenkę właśnie nawet. Tak? No. Dodałem cyganeczkę Zosię, kazali mi ją poślubić. Hej! Lecz me serce nie pozwala mojej cyganeczki lubić. Hej, lecz me serce nie pozwala mojej cyganeczki lubić. No. Jeżeli któryś z moich widzów nie był jeszcze głuchy, to myślę, że obuch. No, szkoda.
To głośno tak było? Nie, po prostu było okropnie. Poprzebijali sobie bębenki słuchowe, żeby nie musieć cię słuchać. Pszczółka Maja sobie lata, o, zbiera nektar dziś na kwiatach, a pan Gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie. Fajnie? Ja ci mówię, że i tak już moi widzowie nas nie słyszą, bo poprzebijali sobie bębenki słuchowe, żeby nie musieć cię słuchać. To jest teraz jakaś obelga? Poniekąd tak. Pszczółęcja Maja. Dobra, idź po tego Jundira, będziemy sypać. Będzie ile w zbiorniku? No tak, ze 3/4. Tu, a ty i tak musisz tu jechać. Koś, tylko do tego momentu. Tu co koszone, to już tutaj tego nie kosimy, bo tutaj to normalnie jest rzeka. Ale... Tutaj to jest normalnie aż pod sam ten. Jakbyś tu zobaczyła, to jest pod samą górę woda. Tak widzisz, głęboko tu jest. Jak zboże rosło, tego nie było widać. A to po co ty staw kupowałaś, jak tu wystarczyło to pole najpierw kupić? I ryb to puszczę. Naprawdę, ja pieniczę, po sam kłos. No po sam kłos tu jest. Znisz się tak po czołgu. No widzę. Ja pierniczę. Ej! Czemuś mi zabrał? Ej, no gdzie po tej wodzie jeździsz, Pokemonie? Nie po wodzie. Słuchaj, a ten... No? Co ja miałam pytać? Ej... A! Czy mi pomożesz? Będziemy orać, co nie? Mhm. To tą wodę też wyoramy, dobra? Ale jak to orę chcesz, znaczy wodę chcesz wyorać? No przeoramy, to ona może wchłonie się. Nie, się nie wchłonie się. Może się wchłonie trochę, jak ziemię ruszymy. Znaczy powiem ci tak, można, ale moim zdaniem to i tak to by było trzeba, nie wiem, czy ziemi nawieść, czy coś. Nie, normalnie tego. No ale zobacz, jakie tu są dziury, Janina. Nie. Janina, tobie to nic nie przetłumaczy. Dobra, ja w kolejnym odcinku będę tu nawoziła. Och, jak kurczę, jest wesoło. Dawaj, jedziesz. Tu do końca i to już będzie wsio. Tych w dołach, o kurde, wpieprzyłem się w dół. Ja tam tą ziemię z podwórka może pozbieram i tu przywiozę. No to możesz... Ty, właśnie, ty masz tyle tej ziemi przecież. No. No to kurde. Właśnie, o to chodzi. A co, jedziemy od razu na to drugie pole? No jedziemy, tylko wysypię wszystko ze zbiornika. A mogę tam pokosić trochę, czy nie? O Jezu, no dobra. To najwyżej chcesz, to masz weź kombajn. A ty będziesz to wysypać. Tak, a czekaj, a bord który otwarty, tylni czy lewy? Tylni. Dobra. Dobra, to jadę tam od razu na to pole, bo tam to chwastów jest dużo. Ale na owies czy na co? No tam na to ostatnie pole ci zostało, nie na owies. Nie na duże. To przedostatnie, nie, na to ty co kupiłaś. Okej. Ty, ale ciekawe, kurde, bo tam jest dużo chwastów. To co? No. Boisz się zapchać, co? Nie. Dobrze będzie, nie świruj pawiana, te. Dobra, lecimy. Ajajaj, w twoich oczach widzę ren. Aj, a co, będziesz mnie tu brać, wyprzedzać? No wyprzedzę ty, to pojadę od razu wysypię, nie? Kurde, ciekawe, kiedy mi włosy odrosną, mi się wszystko... Ale nie, co, fajną masz taką banię. Nie, wolę włosy i łysy być. Tak? Tak. Ja to wolę łysa. Nie, na to całe życie łysa. Bo jak to wiesz, jakie jest polskie przysłowie? Łysa bania. Janina? No. Ja nie wiem, czy ja wycofam do Silosa. Coś, to ja ci wycofam. Tak? Przyjdę, to ile z tego pola? Nie, no dobra, koś, ja wycofam. Już ja zajeżdżę tu na podwórze. Kurde, będę musiała coś z tym chargerem zrobić, bo aż tak szkoda na niego patrzeć, jak... No, ale musisz cały czas o nim też wspominać, wiesz, że jestem podłamaniem nerwowym. Nie, to, że ja tobie wypominam czy coś, Jaruś. Tylko tak, no, wiesz... wiesz, że mnie to boli, ten temat. Najgorsze, że tak ktoś wziął pojeździć, a rozpieprzył, nie? Ej, płaczesz? Nie, jak ktoś. Jadę ten na pole. Telefon mam, nie mogę gadać teraz. Chwilę. Słyszysz, jakbyś płakał, Jarku. Płaczesz?
Halo! Tak, tak, co tam? Jarek, skup się na robocie. Już dojeżdżam do pola. To tak samo jak ja do silosa. Ty, ten owiec twój to ten, to tu jest, powiem ci, że fest ma te chwasty. Tak? No. A u ciebie na żadnym polu chwastów nie ma? Że tak się wyśmiewasz? Nie no, u mnie nie ma właśnie, bo ja ten od chwastów wydawałem środek. Tak? U mnie chwastów nie ma. Tamten owiec też dbałem, to tam mamy te pole, tam te duże. Chodźmy się, zbierzemy w grupę. Kurde, no nie mogę wysypać dziada. No i co jest? Co? Nie, nic. O co chodzi? Znowu. Jarek, ja słyszę, że tobie lata szczęka. Nie. Słyszę to. A teraz za ile będziesz tu na tym? Teraz to już biegnę. Co odwaliłeś? Jarek, ledwo żeś wjechał w pole. Nie wiem, coś... sam zgasł. Jak sam zgasł? No, wjechałem pole i zgasł normalnie, no. Zaraz cię rozerwę, dzieciaku. No, zgasł, mówię ci, że zgasł, no. Poczekaj, może tu jakiś mały problem wystąpił. Jarek! Ja przejrzę. No ja zobaczę sam. No nie, Nina, ja nie, nic nie... Jarosław, już swojego popsułeś. No czekaj, no spojrzę, co się stało, no. Tu jest pasek, nie, tu jest. Nie wytrzymam z tobą po prostu. Tu też jest pasek. No! Czekaj, z drugiej strony. Ało, zleciał pasek, czekaj. Który? Tu już go naciągnąłem, o. Serio? A jak? Nowy pasek musisz kupić, o jaki ten rozciągnięty. Kurde, i ten napinasz aż mocno, ja... tak, no. Uff, poczekaj. Czyli to nie była twoja wina? Poczekaj, no mam nadzieję, poczekaj. No! I co? No, ale tamten pasek zleciał. No poczekaj, no. Ten pasek to jest od mulczarni tu, od wywalania słomy. A o, tu zleciał też pasek, co jest grane? Który? Ty, on nie zleciał, Elina, on pękł. Masz pasek jaki na chlewie? Nie, będzie trzeba podjechać kupić. Czekaj, ja może mam w stodole jakiś. Tak? Muszę iść teraz. To biegnij. Kurde, dobra, no to... biegnę. Ale co, myślisz, że jak pasek założymy, to będzie git? Ty, to nie zleciał, tylko on pękł. Tamten zleciał. No dobra. Ja myślę, że jak pasek założymy, to będzie dobry, tylko muszę zobaczyć, czy w stodole mam. No to weź luknij i zakładamy. Idę już, idę. Rzeczywiście, no może tutaj będzie... Pęk! Będzie coś lepiej, no. Ja pierniczę. Jestem prawie przy stodole. Czekaj, tu jest taki. Czekaj, ten chyba będzie dobry. Ale to akurat... mam prawie nówkę mam, tylko ale to taki już będzie pasował do klasa? Zaraz zobaczę, poczekaj, biegnę. Czekaj, Bemko przyjadę. Włącz turbo. Bemko przyjadę, bo nie mam siły, bo kolano sobie zwichłem. No to dobra, ale szybko. A to ile za ten pasek będę ci musiała zwrócić? Nic, no to bo ja i tak go kiedyś wyjąłem z bizona, bo już był sparciały, ale on jeszcze chodzi. Aha, czyli sparciały będę miała pasek. No ale to chociaż żeby żniwa dokończyć i jutro byśmy pojechali i kupili. No dobra, bo taki pasek to drogi nawet, nie? Nie. No dawaj, nie wiem, czy on będzie długością dobry, zwiedzona do klasy. Zobacz taki. A, no ale sparciały. No ale dobra. Poczekaj. Tutaj ten zdejmę. Tutaj. Weź to pokrywę, ja zdejmę tu na razie, dobra? Dobra, no to bo tu, o, tu idzie, o. W kieszeń wsadź. Poczekaj. Czekaj, to rurę wystawię, bo ona mi tu przeszkadza, muszę. No. Dobra, tu. Ten muszę, o kurde, jaki tu dostęp jest. Dobra, tu zawinę i teraz tak, to muszę odgocić i tu, o, wskoczył. Tak? Poczekaj, czekaj, rurę schowam, poczekaj. Poczekaj, wsiądę do niego. Ej,
No i klasa, Jarek! Działa! No dobrze i co, nie jest. Zepsułem! Na sparciałem, no nie zepsułem, gadałaś, że zepsułem! No i super! To trzeba, w owsie trzeba powoli chodzić, Jelina! Dobra, to ty powoli chodź, widzowie, a my widzimy się w kolejnym odcineczku. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapeczce w górę, pa!